Ostatni weekend upłynął w Ostrzeszowie już w prawdziwie świątecznej atmosferze. W sobotę i w niedzielę na miejscowym rynku swoje kramy rozstawiło ponad 60 rękodzielników i handlowców oferujących szeroki asortyment ozdób i podarunków. Wszystko w ramach kolejnej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury. Choć wydarzenie ma już wieloletnie tradycje, w tym roku zaszły poważne zmiany w jego formule. Po pierwsze trwało nie jeden, ale dwa dni. Po drugie z dziedzińca Baszty i ulicy Zamkowej przeniosło się na rynek. Asortyment jest bardzo duży, różny od takiego typowo jarmarcznego, jak na jarmarkach jest, po takie no, bardzo fajne rękodzieło, a więc wszystko to, co jest ręcznie wykonywane, to, co jest takie bardzo tradycyjne, w związku z tym to dla nas jest najważniejsze, że te osoby mogą pokazać to, co robią, to, co jest ich pasją i to, co często właśnie warto dać na prezenty. Dwa dni, już kiedyś robiliśmy dwa dni jarmarków, w tym roku wyjątkowo na rynku, zobaczymy, jakie będą opinie mieszkańców, bo to jest przede wszystkim ważne, no i też wystawców, czy oni uważają, że to miejsce też jest tak dobre jak na Baszcie. No i zobaczymy na przyszłe lata, jak to będzie z tym miejscem. Natomiast no, na pewno tu jest tego miejsca więcej, tu jest możliwość zrobienia tego w jednym miejscu, nie tylko tak jak było dotychczas, że na Baszcie i na ulicy Zamkowej, ale właśnie tu przed ratuszem, wokół rynku tych wystawców całkiem sporo się zmieści. Jak to zwykle bywa w przypadku imprez plenerowych, kluczowe znaczenie ma pogoda, która w tym okresie roku bywa niestety bardzo kapryśna. Dla nas jest to zawsze więcej pracy, bo nasze namioty nie są odporne na wiatr i jeśli tego wiatru nie ma, to my to możemy spokojnie zostawiać, natomiast jeśli wiatr jest, no to niestety na rynku to będziemy zbierać te namioty z różnych miejsc. Na szczęście w tym roku aura nie okazała się zbyt trudnym przeciwnikiem, dzięki czemu program jarmarku można było realizować bez większych trudności, a wystawcy mogli liczyć na duże zainteresowanie swoimi kramami. W większości są to moje dzieła, to jest tak zwane rękodzieło, więc mamy i stroiki świąteczne z żywego świerku, i takie plecione z papierowej wikliny, jak tutaj, czy ten domek, a także, gdzie tu właśnie mój syn się bardzo w tym udziela, mamy takie domowej roboty do kąpieli, rzeczy kule i takie żelki do kąpieli, mydełka i tak dalej, także dużo różnych takich ciekawych rzeczy na prezent, jak najbardziej się nadaje. Stawiłam wyroby drewnopodobne i no, wykonuję to rękami własnymi. Jest dosyć dużo pracy przy tym, ale że to lubię, więc dlatego to robię. No właśnie, ile czasu zajmuje wykonanie na przykład takiego drzewka? No, przypuszczalnie około 2 godzin. Muszę to najpierw, wiadomo, wyciąć, oszlifować, pomalować, no i udekorować przede wszystkim, nie? Żeby to jakoś wyglądało w miarę fajnie. A czy tylko z okazji świąt przygotowuje Pani takie ozdoby, czy może cały rok? Praktycznie to jest całoroczna praca, bo co chwilę są jakieś święta czy jakieś uroczystości, więc chociaż najbardziej, że tak powiem, dochodowe są jak zwykle święta Bożego Narodzenia. Wszystko po trochu się sprzedaje. Ludzie już nas znają i jak no przyjedziemy, to czekają na nami i kupują. Są to aromatyczne drzewka z ziaren kawy, z orzechami oraz z pomarańczą. Podobnie bombki, duże i małe na choinkę oraz stroiki świąteczne. I skrzaty dla dzieci. Czyli one nie tylko ładnie wyglądają, ale też pachną. Tak, bardzo ładnie dają ten aromat kawy w całym pomieszczeniu, gdzie się je postawi. A to wydaje mi się, że to dosyć pracochłonne wykonanie czegoś takiego. No tak, taka choinka to minimum godzina jednak trzeba zrobić. I tak stosunkowo niedużo, rozumiem, że wprawa. Tak, tak, to jest moje hobby, można powiedzieć, więc sama przyjemność robienie takich choinek. Zakupom już tradycyjnie towarzyszyły liczne atrakcje dodatkowe. W sobotę była to m.in. wizyta Moto Mikołajów i wspólne z burmistrzem zapalenie lampek na choince 3, przed ratuszem. 2, 1! Pierwszy dzień jarmarku zwieńczył efektowny pokaz Teatru Ognia Fuego z Kępna. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę wiele działo się także na scenie. W świątecznym repertuarze zaprezentowało się wiele lokalnych zespołów, w tym Piąta Biesiada, Jubilo, Chór 50+, Joy, Mini Joy, Rogaszanie, Jubilaci, Joyful Gospel, Koby Logurzanie, a także soliści Iga Kurzawa, Martyna Bacik i Maciej Knopik. Płacze zimna utrudzone, jak listeczek drzy, piękną noską ma sukienkę,
ciepło gwiazd. Kolędowa nocko śpiewaj, obudź cały świat. Skłon się dzieciom teczku z nieba, gwiazdki cię. Brakowało rzecz jasna okazji do spotkania ze świętym Mikołajem czy wzięcia udziału w konkursach i degustacjach.